Film zawiera treści kaleczące piłkę nożną. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Wszyscy wiedzą, że najlepszym pro-playerem na polskiej scenie FIFA jest tylko jedna osoba. Tą osobą jestem oczywiście ja. No dobra, nie jest, ale to nie oznacza, że nie mogę zostać. Czas zrobić sobie trening. Trening w najlepszej postaci, mianowicie odpalimy sobie gry treningowe. Czas nauczyć się strzelać te pieprzone karne, pieprzone wolne i wszystko, co wprowadzili w tej FIFA. Na dobry początek wydaje mi się, że możemy pójść sobie z rzutami wolnymi, także rzuty wolne, brąz, zapraszam, Eden Hazard oczywiście z Chelsea, bo koszulka Chelsea, bo lubię Chelsea, bo kibicuję Chelsea, także zaczynamy. Pierwsze rzuty wolne, jak sobie je strzelimy? A może być tak, wpadnie, wpadło, ale nie w tarczy, niedobrze. Dobra, czas sobie jakoś podkręcić. Z tego co pamiętam, to było to tak. Tak jest, idealnie, ale tak jak ostatnio rozmawiałem z Jacobem, te rzuty wolne są tutaj tak przez komputer sterowane. Nigdy w życiu w prawdziwym meczu nie będą wam tak te piłki leciały tak jak lecą tutaj. To jest po prostu nierealne. Teraz powinno chyba za mocno. A nie, bardzo ładny strzał. Tylko, że nieco O, no teraz siadło przepięknie. Jakie w ogóle podkręcenie. Matko boska. A teraz też siadło idealnie. Dobra, chyba wyczaiłem mniej więcej schemat, jak tu trzeba strzelać. Jeszcze raz to samo. Aj! Ale bliziutko teraz było. Dobra, to spróbujmy jeszcze raz to samo. Oj, chyba teraz... Nie, jednak siadło. Dobra, ostatni raz spróbujmy sobie. Znaczy nie ostatni, mam tam jeszcze sporo prób, ale... Patrzcie, jak tam ładnie lecą okna, ale nie chcę nic siąść w tą upragnioną tarczę. O, teraz siadło. Jest C. Jeszcze mamy szansę na ten próg punktowy najlepszy, tylko trzeba się teraz poprawić. Cholera jasna, trafiajmy w tę tarczę pieprzoną. Szybko. Dobra, będzie jeszcze sekunda na wykonanie ostatniego strzału. Teraz albo nigdy. Ma być okno. Ma być okno! Jest tarcza! Ej, czemu mi nie zaliczyło? Dobra, próbujmy. Może za drugim razem nam to wyjdzie lepiej niż za pierwszym. No, jest tarcza. Okej, uznajmy, że to jest dobre wykonanie. I teraz... Oj, czyżby... A nie, patrzcie państwo. Ładnie to wpadło. To jeszcze raz po glebie, jak nam tak... Oj, chyba teraz za blisko to. A nie, jednak. Lol! Ej, te strzały po glebie nam fajnie wchodzą. Teraz za mocno, ale czy za mocno? Nie, bardzo ładnie, ale nie wpadło do bramki, cholera, zaliczyło nam tylko zatrafienie do... Oj, oj, teraz słabo. Teraz tak, teraz widziałem już od początku, że to nie będzie lecieć. Dobra, spróbujmy sobie uderzyć w górę w takim razie. Czyżby za lekko? Nie, idealnie, po krótkim słupku. I teraz po glebie. Bang! Siedzi, nice, o to chodzi. I jeszcze raz po dłuższym słupku. Uj! Oj, brakowało tam troszeczkę siły przy tym strzale. I teraz, może coś teraz wpadnie? Ładnie, idealnie, o to chodzi. Hazard! Jest, o to chodzi, dobra robota. To jeszcze jest szansa na ostatni jakiś strzał tutaj. Eden Hazard! Jest, ale... No dobra, niech będzie. Za B możemy uznać. Pójdźmy dalej. Następne ćwiczenie to jest oczywiście srebro. I tutaj mamy. Strzel jak najwięcej bramek po dośrodkowaniach. O no proszę. Czyli jak? W jaki sposób? Aha. Czyli co? Tu mam celować, tak? Ale jakoś płasko czy normalnie? Nie wiem, o co chodzi. Nie, no to chyba to było średnie. No a teraz dośrodkowałem bardziej płasko. Tery, musisz. Aha, fajnie, nie strzelił, tylko się czaił do tego, jak pies dojeżdża. No, i teraz Cahill musisz. Ajajajajaj, Petr Cech broni jednak. No, i... Cahill! Dobij jeszcze Iwanowicz! Nie, ciągle Czechu górą. Dobra, spróbujmy teraz, ponownie. Fabregas, to środkowanie, to jest Tery! Nie ma bramki, kurde, Czechu jest za dobrym bramkarzem po prostu. No, Iwanowicz! Nie! Jeszcze raz, teraz siądzie, dobrze, czuję to. Teraz jest dobrze. Cahill, no! Okej, Gary Cahill tradycyjnie, to spróbujmy sobie jeszcze raz to zrobić. Może za drugim razem znowu nam wyjdzie tak jak wtedy. Fabregas i Cahill. Aj, tym razem Czech górą. A teraz jakby tak to zagrać? Może będzie lepiej? Zdecydowanie lepiej! Powiem wam, teraz to było...
A jakby zrobić znowu tak samo, że przed tą strzałką. I tu jest Terry. No i teraz nie, to wcześniej tylko jakoś tak fartownie to wyszło. A znowu Fabregas. Przed strzałkę tu jest Bronek i jest Czech szybciej. I co się działo? Nie wiem, o co chodzi. Cały czas przychodzą goście nowi. Fabregas, Cahill. No ja pierniczę, stary. Czemu ty strzelasz w glebę? Płasko, bardzo płasko, ale tam się idealnie pokazywał Cahill. Klasycznie Cahill. Ja nie chcę strzelać Cahillem. Wolę Terego. No, nareszcie. Coś fajniej. No i teraz Terry. Fabregas, tu jest Terry. Terry! Jest, nareszcie bramka. Nie do końca to pewnie tak miało wyglądać. Nie tak to zakładało ćwiczenie, ale grunt, że wpadło. No dobra, jest C. Przyjmijmy to za akceptowalne. Rzuty wolne, złoto. Ciekawi mnie, czy jak jest bramkarz, to czy te strzały po ziemi też będą wpadać. No nie, no właśnie, no to kurde, no. Dobra, spróbujmy sobie tu zagrać. Azart. I jest! Idealnie w tą małą tarczę wpadło. Czy on nam zalicza za takie strzały tylko 1000 punktów? No, nie rozumiem. O, ładnie. Całkiem ładnie. Póki co idzie naprawdę dobrze. Teraz znowu to samo i wpadło, znowu wpadło. Nice. O to chodzi. A teraz po glebie mamy strzelić, tak? Tu nam gra daje wyraźne sygnały, że mamy strzelić po glebie i wpadło! Golasso! I już mamy ocenę D, a jeszcze 6 prób. To może się naprawdę zapowiadać na dobry... Ajajaj, no już za bardzo się pewny poczułem. A teraz jak ja mam to strzelić? Jak ja mam to strzelić? No, tak to na pewno nie. To jeszcze raz. O, ale teraz tam gęsto. I... Aj, słupek! A tak ładnie. To jeszcze raz, Eden Hazard i... Siedzi idealnie, ocena C już nam skoczyła. A teraz? Jak ja mam to strzelić? O Boże, ale śmiesznie. Dobra, jeszcze raz, Eden Hazard. Jest jeszcze ocena na... Nie! Musi siąść ostatni strzał, jest szansa na A. Dawaj, Hazard. Uj, teraz za słabo. A, szlak, spieprzyłem to całkowicie. No dobra, ale ocena B jest jak najbardziej akceptowalna. Teraz czas na rzuty wolne, na wyzwanie rzutów wolnych. Strzel jak najwięcej bramek z rzutów wolnych w określonych sytuacjach. Okej. Okay. Co do takiego? Kompletnie nie rozumiem, jak może być aż tak wyczuwalna różnica, jeżeli chodzi o te strzały, te takie na treningu zwyczajne, a te strzały nawet na treningu, gdzie jest ten. To jak to się ma mieć do normalnego meczu? No jak? I jej, gdzie tu jest logika robienia treningów, które nie są kompletnie adekwatne do warunków na boisku? Powiedzcie mi, proszę, bo to jest bez sensu. Jak dla mnie bez sensu. Staraj się bardziej. Okej, okay, mamy ocenę D. Spróbujmy to zrobić na jakiś przyzwoity w miarę wynik. Teraz ładnie siadło. I jeszcze raz. Fabregas. Czemu w ogóle przez cały wcześniejszy trening mieliśmy Hazarda, żeby na koniec mieć Fabregasa? Nie rozumiem też kompletnie tej logiki. Po glebie, żeby ktoś tam ładnie w to wpadł. O to chodziło. Niekoniecznie tak. Miałeś to jakoś ładnie wykończyć. Ale nie jest źle, nie jest źle. Fabregas. Ładnie strzel. Piękny strzał, ale interwencja Czecha, no jeszcze lepsza, muszę szczerze powiedzieć. Teraz ktokolwiek to sięgnie? Nikt nie sięgnął niestety. No, gra chyba widzi, że mam z tym problemy i cały czas mi to daje. Niedobrze, jeżeli mam sobie powiększyć swoje... No tak, zdecydowanie mi daje ciągle to. Fabregas, teraz i... I nic. No, super, dzięki, dajcie mi postrzelać trochę, co? No dobra, zaliczone to na C. Jak widzicie, rzuty wolne może nie są moją najlepszą specjalnością, ale to nie znaczy, że może coś innego nią nie będzie. Przejdźmy sobie do zaawansowanego strzelania. Tutaj mamy bramki pod cinką. Strzelajmy sobie tym razem nie Edenem Hazardem, a zagrajmy sobie tym razem Diego Costą. No, początek nie najgorszy, ale oczywiście tutaj chodzi o to, żeby zbić te cele pieprzone. A to nam nie idzie aż tak dobrze. W karton. Nie. Jeszcze raz, dawaj. O! Ho, ho. No dobra, a teraz siądzie. Słupek, ej, od słupka też nam nabija trochę punktów, spoko. Teraz siądzie ładnie. Ajajajajajajajajaj. Teraz. Nie ma. Teraz musi się udać, karton. O to chodziło, dokładnie, idealnie. Nie, niedobrze. Teraz karton, siedzi karton. Nie,
fuck. Te nagrania to tylko się będzie dzieć, jak coś mówię i później jest nie. I tak ciągle. O, ale soczyście teraz to siadło. O, jest, o, czyżby była szansa na te A magiczne? Nie ma póki co, ostatni! Oj. No dobra, najwidoczniej B w tym wypadku to jest szczyt moich możliwości. Czas przejść do zaawansowanego strzelania srebrnego. Jest tarcza, o to chodzi. Naprawdę jak on celuje mu po dłuższym rogu, on tak czy siak trzeba w krótkiej, to centralnie w te pręty, czy co to tam jest? Teraz siądzie tarcza. A, siadło takie idealne okno, że nawet tarczy smyrnęło. No koszta, rozpędziłeś się już, to teraz strzel chociaż ładnie. Wow, super. Teraz jakoś lobikiem? No wpadło, od słupka, punkty jakieś poleciały, ale nie powiem, żeby to było spełnienie moich marzeń. Jeszcze raz, koszta... Nie siedzi, ale wystarczy. Dawaj, chociaż bijemy to na C. Jest! Wow! Czyżby to była ta próba, gdzie w końcu... No, co on teraz tak zaczął to wszystko nabijać? Ale ten... O Jezus! Ale ten ostatni strzał nam powbijał! Gdyby nie fakt, że Kościelny się wpieprzał nam tak dosyć perfidnie w te dwa wcześniejsze, to może byśmy byli tutaj nawet lepszy wynik. No, ale czas przejść do strzelania zaawansowanego złoto. Zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Aha, czyli na dośrodku ja, my po prostu mamy sobie to jakoś wykończyć. Okej, okay, rozumiem. No super, pierwszy strzał to jest... A mogłem mieć to, co mam. No i teraz 4. Nie ma, ale Czechów bronił, kurde. Nie ma, ale nabiliśmy podwójne punkty na jednym strzale. Okej, okay, tu strzeliliśmy. Dobra, to już będzie C bez dwóch zdań, musi być. Może nawet lepiej będzie. O to chodzi. Dobra, teraz będzie lepiej nawet. Strzel, ładnie, koszta. No. I gdzie jest jakaś piłka? Jeszcze ostatnia wrzutka, proszę was. No dobra, ale jak najbardziej to zaliczę, to jest wynik o 2000 ponad lepszy niż poprzedni, ten z C. Więc możemy jak najbardziej przejść do wyzwania zaawansowanych strzałów. I... Okej, czyli to jest po prostu te takie stwarzanie szans z drogi do sławy, tak mi się wydaje, tak, dokładnie. Dobra, postanowiłem zmienić na hazarda, bo koszta coś taki zbyt toporny, zbyt mało finezji w tym graczu. A hazard, no widzicie, już od razu mu lepiej wszystko wychodzi. Nie najlepiej. Ale na sam koniec, żeby jeszcze w pełni, jako ostatnie wyzwanie, żeby być kompletnym, mieć wszystkie litery z piłkarskiego abecadła w naszej gamie piłkarskich umiejętności, czas rozpocząć rzuty karne. Także rzuty karne Bronze Eden Hazard, rozpoczynamy. Klasycznie 3-2-1. I czy tutaj będzie miał strzałkę? Tak, powinienem mieć tutaj strzałkę. A no tak, mam tutaj jeszcze. Tu jeszcze mam strzałkę, później już nie mam strzałki. Czyk, delikatnie. O to chodzi, idealnie. A ponownie strzelimy sobie w tym samym kierunku, tylko teraz chyba za lekko będzie. Tak, tak. Nieco mocniej i może by tam trafiło tą buteleczkę. Teraz może? Tak jest! O to chodzi, od razu lepiej to wygląda. Teraz tarcza jakaś? Nie ma tarczy, ale już jest ocena C. Okej. I teraz Czech. Czech do pokonania to nie jest łatwe wyzwanie. Ale strzał w boczną siateczkę jest, o to chodzi. Okej, dobra robota. Ocena B.
No niech będzie. Rzuty karne srebro. Eden Hazard, z czym tym razem przyjdzie się nam z... Aha, okej, okay, czyli ten ruszający się manekin. Rozumiem. A, i nie mam strzałki jeszcze. O! Ładnie siadło, ocena C, ale to mnie nie zadowala, chcę to poprawić jeszcze. Minimum B tutaj musi być i możemy przejść dalej. O to chodzi, całkiem ładne rozpoczęcie. Teraz będzie tarcza? Jest tarcza, idealnie. Delikatnie, ale żeby piłka wyprzedziła? Jest! O to chodzi. Teraz tarcza jest nieco wyżej, więc kurde. Troszeczkę bardziej gałka w lewo i by się działa, tak to niestety. Tak jest, o to chodzi. Teraz za to słabo. Teraz w tarczę. Bramka bez tarczy. No, znowu trafienie idealnie w ruchomy cel. Hazard! Pręd, niestety. Chyba nie będzie tutaj lepiej niż C. A nie, patrzcie, udało się. Przed ostatnim strzałem udało się nam poprawić wynik. No i perfekcyjnie, doskonale, ocena A. O to chodzi, to przejdźmy sobie teraz do rzuty karne złoto. I co tutaj mamy? Okej, okay, rozumiem. Trochę szkoda, że mamy bez tego znacznika, ale rozumiem, chcą nam je doprowadzić do perfekcji. 12 prób. Trzeba je jak najlepiej wykorzystać. O, chociażby tak, to było dobre. Ponówmy to, też tarcza, tylko tym razem po lewej stronie. Tak jest. Aha, to jest to wyzwanie, że tam gdzie strzelę, to że nam już znika... Okej, rozumiem, tam już nie mogę powtórzyć strzału. Czyli musi być perfekcyjnie. Oj, teraz nam chyba nie zaliczyło w ogóle. Tak jest. Teraz doleci do tej tarczy? Do tarczy nie doleciało, ale w bramkę owszem. Hazard? O, i to było słabe. Bardzo słabe, a teraz? Jeszcze gorzej. Eden Hazard. Super. Jeszcze troszkę. Chociaż na C. Dawać, chociaż na C. O! Okej, okay. Wbiło zgodnie z życzeniem na C. To przechodzimy sobie do wyzwania. I wyrzuty karne wyzwania. Podcięty strzał? Czyżbyśmy mieli strzelać lobem? A to ci dopiero. Pierwszy raz w życiu lobem będę strzelał karne tutaj. Czy naprawdę ocena D z rzutów karnych to jest szczyt moich możliwości? Nie wydaje mi się. Hazard. W lewą buteleczkę? Tak jest. Już nie wiem, czy nam tam zaliczyło trafienie w nią, czy nie. Ale mniejsza z tym. Bramka, za słabo. Teraz poprawię. Czyli chyba niestety to jest szczyt moich możliwości, jeżeli chodzi o wyzwanie rzutów karnych. Może gdybym dłużej na to poświęcił czasu, to może by jakoś to lepiej poszło. Ale zwyczajnie w świecie nie będę marnował 2 godzin na robienie wyzwań karnych. Konkluzja z tego odcinka jest prosta, muszę zdecydowanie jeszcze poćwiczyć, bo póki co no nie idzie mi najlepiej, także... Film zawiera treści kaleczące piłkę nożną. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich oto treningów, więcej polepszania swoich umiejętności, to zostawcie kciuka w górę i zostawcie komentarz. A ja się z wami żegnam, na razie i pa pa!